swe, oddaję duszę swą. Dla Ciebie żyję już, teraz Ty prowadź mnie. Błogosław każdy dzień, nowe życie we mnie stwórz. Panie, mym pragnieniem jest dla Ciebie żyć. Tylko Ty zbawienie dajesz mi. Wszystko, czego pragnę, w Tobie jest. Panie, daję serce swe, oddaję duszę swą. Dla Ciebie żyję już, teraz Ty prowadź mnie. Błogosław każdy dzień. Dobrze, kochani, rozpoczynamy nasze dzisiejsze nabożeństwo. Cieszę się, że się tak licznie zgromadziliśmy w kaplicy. Dobrze widzieć tyle uśmiechniętych Bożych dzieci. Jest to wspaniała sprawa. Kochani, zaczniemy nie inaczej jak o modlitwą. I bardzo proszę i zachęcam o przyłączenie się także do tej modlitwy. Panie nasz, dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogę się w ten sposób do Ciebie zwracać. Pragnę Ci, Panie, podziękować, że po raz kolejny nas tu wszystkich gromadzisz, że po raz kolejny każdego z nas, Panie, wezwałeś tutaj po imieniu, bo zgodnie z Twoją obietnicą, Panie, Ty tu jesteś razem z nami. I dziękujemy Ci za to, że z każdą minutą, z każdą chwilą możemy Ciebie doświadczać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś nam nowe oczy i uszy, że nowymi oczami, uszami i nowym sercem mogę widzieć Jezusa Chrystusa w bracie, w siostrze, która siedzi obok mnie. Dobry Ojcze, daj się uwielbić podczas tego nabożeństwa. W Twojej ręce składamy wszystkie nasze troski, wszystkie nasze radości, bolączki, wszystkie nasze trudy. Amen. Miałem przygotowany trochę inny wstęp na dzisiaj, ale w dniu wczorajszym otworzyłem Słowo Boże i przeczytałem Psalm 37. Modląc się i prosząc, zresztą jak zawsze to robię, żeby Pan mi powiedział, jak On sobie życzy, aby to nabożeństwo zacząć, nie miałem najmniejszej wątpliwości, że ten psalm, nie krótki, ale że on tu dzisiaj ma wybrzmieć. Kochani, zachęcam do śledzenia tego tekstu, Psalm 37. Niepewny los bezbożnego. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem. A da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję.
Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści. Na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych, bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze. Pan troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste, bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje, bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie, bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych. Na wieki ich strzeże, potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego. Kroki jego nie chwieją się. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż jego drogi, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Natomiast przestępcy zginą pospołu. Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana. On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje. Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szuka schronienia. Amen. Przywitajmy się.
jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, Królów Król. Wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, Królów Król. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jak dobrze jest przebywać blisko Ciebie, Panie, jak dobrze jest obiewać imię Twoje. Jesteś święty, wszechmogący, niezmierzony, święty, ponad wszystko wywyższony, święty. Święty, ponad wszystko wywyższony, święty, święty Bóg, Królów Król. Dzieci są?
Witajcie, drogie dzieci. Cieszę się, że już tutaj jesteście tak licznie. Miło was widzieć. Ja chciałam się was zapytać dzisiaj o taką sprawę, czy coś budowaliście kiedyś z klocków albo jakąś budowlę robiliście? No właśnie, albo z Lego. Tam, gdzie kiedyś był ślub. Dobrze. W każdym razie do zbudowania różnych na przykład rzeczy z Lego, z klocków Lego, albo jak mamy jakąś, no nie wiem, budowlę do zrobienia, czy coś, czy tak sobie budujemy byle jak nam się podoba, czy musimy mieć do tego jakąś instrukcję, jak myślicie, żeby coś dobrze zrobić, wybudować? Instrukcje. No właśnie, potrzebujemy instrukcje, a co prawda nie mam tutaj nic takiego, ale mam przepis no, na ciastka. Jeżeli chcemy zrobić jakieś dobre ciastka, na przykład pomagacie coś nieraz piec w domu? Tak. No właśnie, z mamą, nie? No i do tego jest potrzebny jakiś przepis? Tak. No właśnie, żeby zrobić jakieś na przykład ciastka, to musimy mieć przepis. Czy możemy sobie tak dać... Ale do wody nie trzeba przepisu. No, ale tam trzeba jeszcze oprócz wody jeszcze inne rzeczy, nie? Tutaj na przykład mamy 100 gram miękkiego masła, jajko, mąkę i potem jest napisane, co trzeba robić i jak wszystko łączyć. Jakbyśmy nie mieli na przykład przepisu, albo byśmy stwierdzili, że no nie muszę tak dokładnie według przepisu, robię po swojemu, to co, jak myślicie, wyjdzie coś dobrego? Może jak się zna? Jak się zna przepis, ale jak się nie zna i zrobimy coś po swojemu, to co, wyjdzie coś? No może coś wyjdzie, ale nie to, co powinno. Na przykład damy sól zamiast cukru, no tak nam się trochę pomyli i będą takie słone ciastka. Fajne by były takie? Nie. No, no właśnie, byłyby niedobre. I do zrobienia jakiegoś ciasta, czy ciastek, czy do zbudowania jakiejś wieży, czy jakichś klocków, to potrzebujemy mieć instrukcję obsługi, nie? Żeby wiedzieć, jak to zrobić. Wiecie, że w Biblii też jest na ten temat mowa? Czy ktoś mi przypomni, jak nazywał się taki człowiek, który budował taki duży statek? Pamiętacie, jak się nazywa w Biblii? No, kto pamięta? Budował duży statek. Noe. No właśnie, to był Noe, bardzo dobrze. A jak się nazywał ten statek? Arka Noego. Tak, on budował arkę, był to taki duży statek. I czy on, jak myślicie, on budował ten statek tak po swojemu, tak jak mu pasowało, czy się kierował jakimiś wskazaniami Boga? Wskazaniami Boga? Tak, on kierował się wskazaniami Boga. Zobaczcie, co pisze w Biblii, może ja to przeczytam, żeby też nie wymyślać tu swojego. W pierwszej Księdze Mojżeszowej jest od 14 wersetu takie słowo. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz je wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak. Długość arki niech będzie 300 łokci, szerokość 50 łokci, a wysokość 30 łokci. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszystkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie, ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich z tobą. No i jeszcze, tu nie będę już czytać, ale też Pan Bóg powiedział, żeby weszły z nim różne zwierzęta, ptaki, płazy, żeby też je zachować przy życiu. I później jest napisane, ty zaś zgromadź wszelką żywność, którą się jada, aby były na pokarm
dla ciebie i dla nich i uczynił Noe wszystko, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. No i w takim razie, jak tutaj słuchaliście, to Noe uczynił według Słowa Bożego, czy nie? Tak. Tak. Uczynił według Słowa Bożego? Tak. No właśnie, Noe uczynił wszystko według Słowa Bożego, czyli według takiej instrukcji Bożej, prawda? A jakby coś zrobił po swojemu, na przykład by, bo tutaj trzeba, kazał mu Pan Bóg, żeby pomalował smołą w środku tego statku i na zewnątrz. A jak myślicie, po co smołą? Żeby nie wlała się woda do środka. No właśnie, żeby nie wlała się woda do środka, żeby ten statek się nie zatopił. I jakby zbudował na przykład trochę mniejszy statek, to co? Może by tam nie weszły zwierzęta, prawda? Weszłyby tyle zwierząt, by tam weszło? Jakby był trochę krótszy, by zrobił po swojemu? No nie, zobaczcie. A wiecie, że ten statek, tak w przeliczeniu, bo tutaj jest na łokcie, ale w przeliczeniu on był długości jak stadion do piłki nożnej. Zobaczcie, jaki jest duży stadion, nie? Stadion, gdzie grają mecze. On jest długi, duży. I zobaczcie, tak duża była ta arka. Ona nie była taka malutka, tylko taka wielka była. Ona miała tutaj w przeliczeniu 155 metrów długości, 15 wysokości i 25 szerokości. To był naprawdę ogromny statek. I wiecie, że on się utrzymywał na wodzie przez 5 miesięcy? 150 dni, to było tak około 5 miesięcy. Czyli zobaczcie, to ten potop długo trwał. I gdyby Noe zrobił tak po swojemu, nie słuchałby Pana Boga, to oni by mogli tam utonąć albo by nie mieli już jedzenia. Czyli ważne jest, żeby słuchać Pana Boga. A wiecie, że w Nowym Testamencie jest też na temat Noego napisane. Nie wiem, na pewno znacie to słowo. Ja wam przeczytam. To jest w Ewangelii Mateusza. I tutaj jest, zobaczcie, tak samo napisane. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do owego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Zobaczcie, my żyjemy w czasach, gdzie czekamy na przyjście Pana Jezusa. Wy czekacie na przyjście Pana Jezusa? Tak. No właśnie, czekamy wszyscy i wy jako dzieci, i my jako dorośli, i w ogóle ludzie, którzy przede wszystkim wierzą, czekają na przyjście Pana Jezusa. I zobaczcie, jest napisane, że jak było za dni Noego, tak będzie i teraz. Ludzie, co, chodzicie do jakiejś szkoły, do przedszkola? Kto chodzi do szkoły? No właśnie, chodzisz już do której klasy? Do trzeciej. Do trzeciej klasy tutaj, ty chodzisz... Drugiej. Do drugiej, do przedszkola niektórzy chodzą, tak? Niektórzy pracują, rodzice, wychodzą za mąż tutaj też niedawno. Milenka wyszła za mąż, moja córka wyszła za mąż, więc ludzie żyją, pracują, jedzą, zarabiają pieniądze, no normalnie żyją, prawda? I w którymś momencie się to skończy i przyjdzie Pan Jezus i Pan Jezus jest taką arką dla nas. Żeby być uratowanym, to my musimy przyjąć Pana Jezusa do serca. Powinniśmy narodzić się na nowo i ukryć się w Nim. I zobaczcie, jak to jest ważne, żeby właśnie postępować według Słowa Bożego, żeby tą instrukcję, tak jak żeby coś zbudować czy coś upiec, potrzebujemy instrukcję i tak samo w Słowie Bożym mamy instrukcję, jak powinniśmy żyć. Jeżeli my będziemy stosować się do tej instrukcji, to zostaniemy uratowani i nie zginiemy. I jeszcze jest takie słowo już w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. I zobaczcie, co tutaj właśnie też pisze bardzo ważnego, które dotyczy to słowo właściwie każdego człowieka.
w 36 wersecie, to jest trzeci rozdział. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Czyli my musimy nie tylko wierzyć w Pana Jezusa i przyjąć Go do serca, chociaż to jest bardzo ważne, ale też słuchać Go, czyli wykonywać Słowo Boże. To jest nasza instrukcja. W Biblii jest nasza instrukcja. Jeżeli my będziemy się kierować tym i wierzyć i kierować się tym, co właśnie czytamy w Słowie Bożym, to zostaniemy uratowani. Czy to jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, czy jesteśmy dorosłymi osobami. Zostaniemy uratowani od gniewu Bożego. Czyli jest to bardzo ważne, żeby nie tylko właśnie tak w życiu stosować instrukcje w jakiejś zabawie, czy w takich drobnych rzeczach, ale właśnie w swoim życiu też stosować to, co jest w Słowie Bożym. Powiecie na to amen? Amen. Tak słabo? Amen. Może tak amen. Z przekonaniem, z wiarą. Amen? Amen. Amen, dziękuję. Dziękujemy za dywanik. Jak najbardziej jesteśmy Kościołem ciągle oczekującym przyjścia naszego Pana. Kochani, przed nami czas świadectw. Jeżeli ktoś chce się podzielić, co się wydarzyło w Twoim życiu i chce, żeby to ujrzało światło dzienne i jednocześnie, żeby Pan sobie odebrał z tego chwałę, to jest teraz na to czas. Ładziu, proszę. Ktoś będzie następny, kochani, po prostu podchodźcie tutaj. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem się podzielić takim krótkim świadectwem. Mija rok, kiedy pierwszy raz znalazłem się tu w tym miejscu za kazalnicą. Wiem, jakie miałem obawy. Zastanawiam się, czy ja powinienem, czy się do tego nadaję. Co powiedzą o mnie ci, którzy mnie oglądają. Czy potrafię zrozumieć to, co chcę powiedzieć? Stając w tym miejscu, autycznie staję się osobą publiczną, narażoną na różne opinie. Wychodząc tu, to jakbym wyszedł z cienia, w którym byłem dotychczas. Ale dzisiaj wiem, że nieważne jest to, jak ktoś mnie oceni, ale najważniejsze jest to, czy aby powiedzieć to, co czuję ze szczerego i pokornego serca, aby to podobało się przede wszystkim Bogu i było zgodne ze Słowem Bożym.
Dziękuję za okazane mi zaufanie, jakie mnie obdarzyliście. Dziękuję pastorom, starszym zboru i wszystkim tym, którzy decydują o tym, co się w zborze dzieje. Dziękuję wam, że mogę być tą najmniejszą cząstką tego zboru. Przez te wszystkie rozważania uczę się, jak żyć w codziennym życiu. Jak radzić sobie z trudnościami, próbami. I różnymi trudnymi doświadczeniami. Rozwiązaniem tych wszystkich trudności które napotykamy w życiu codziennym, jest Słowo Boże. Można by powiedzieć, że jest to swoisty kurs życia codziennego. O takim kursie mówił ostatnio we Wspaniałościach z Nieba brat Daniel ze zboru w Tarnowskich Górach. Tak jak możemy przystąpić do różnego rodzaju kursów, aby podnieść swoje kwalifikacje, na przykład kurs grania na jakimś instrumencie, kurs gotowania czy kurs naprawy jazdy, tak ten kurs podstawowy przygotowuje mnie do życia codziennego, a podstawą tego kursu jest Pismo Święte. Rozumiem to w ten sposób, że przystępując do tego kursu, moim instruktorem jest Duch Święty, a moim egzaminatorem będzie żywy zmartwychwstały Jezus Chrystus. W swoim powtórnym przyjściu. Tak jak wszystkie te kursy, które możemy kończyć, są płatne w zależności od rodzaju kursu, tak ten podstawowy kurs życia jest bezpłatny i zarazem bezcenny. Życzę każdemu, jak i sobie, ukończenia tego kursu z wynikiem pozytywnym. A zakończę właśnie fragmentem z Psalmu 37. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Amen. Witajcie Kościele, ja chciałam się serdecznie z wami przywitać. Chciałam Bogu bardzo podziękować za to, że mogę być znowu u was i że nie czekałam i nie zwlekałam już tym razem aż tak długo jak tamtym razem i że jestem trochę szybciej. Dziękuję tak samo Rafałowi i Basi za serdeczną gościnę, że mogłam się u nich zatrzymać. I tak może na początku troszeczkę żartem zacznę, żeby troszkę ze mnie też stres szedł. Nawiązując do dywanika Gabrysi, ja opowiadałam już Rafałowi i Basi taką troszeczkę śmieszną historię z moim mężem, który no jeszcze nie jest nawrócony, że o przyjściu właśnie Jezusa po swój kościół. I tak czasem mu coś opowiadam i tak mu opowiadałam, że... Nastawiałam go może, że w razie jakby się taki czas nadszedł, to tłumaczyłam mu właśnie, że być może nadejdzie taki czas jeszcze za naszego życia i przy nim to się stanie, że mnie może nagle nie być. I może zobaczyć tylko jakieś tam gdzieś ubrania i żeby się nie przestraszył, bo ja już będę wtedy uboga. I tak kiedyś się zdarzyło, że gdzieś tam poszłam do tyłu, zupełnie do ogrodu i on gdzieś przyszedł, ja nie zauważyłam, kiedy wyszedł na podwórko, krzyczy bardzo, woła mnie, myślę, co się stało? Wyleciałam tak samo szybko i mówię, co się stało? A on mówi, ojej, jesteś, jak to dobrze, że jesteś, mówi, jeszcze tutaj, bo ja przebierałam się w międzyczasie szybko i zostawiłam gdzieś te ubrania w korytarzu, co mi się nie zdarza po prostu. Gdzieś tam zazwyczaj gdzieś rzucam tak w miarę do łazienki, czy gdzieś on gdzieś tam na środku zobaczył te ubrania i przestraszony mówi, dobrze, że jeszcze tu jesteś, mówi, bo ja już myślałam, że jesteś, mówi, uboga na górze.
No to tak, ale że to jest czas świadectw, to tak jeszcze chciałam powiedzieć takie świadectwo troszkę z dawna chyba moje, bo ja to tak no, nie mam okazji się dzielić wszystkimi tymi świadectwami, więc to było tak około 1,5 roku temu, tak mniej więcej jeszcze byłam u córki w Warszawie wtedy i no, na niedzielę jakoś tak szykowałam się na to nabożeństwo. Wcześniej troszkę kontaktowałam się właśnie z placówką w Warszawie, bo już jeszcze wcześniej to byłam, ale później był taki drugi raz mój w tej Warszawie. No a oni powiedzieli, że mają jakieś spotkanie, ale to też było właśnie tak bardzo daleko gdzieś od tego miejsca. To się zupełnie na drugi koniec tej Warszawy jechało. No ta córka moja Liza mówi, no mamo, no pójdziemy do tego... Nie będę mówiła, no, do tego co chodzę, zboru, do tego mojego, że tak powiem. Ja tak nie wiedziałam, tak wahałam się naprawdę, ale mówię, no dobrze, to już pójdziemy razem tutaj. Ale od samego początku nie czułam się już tam dobrze. Kiedyś też tam bywałam, to jeszcze lata, że tak powiem, jak tam zajeżdżałam, odwiedzałam córkę w tej Warszawie. Zaczęło się, szybko zaczyna się tam uwielbienie i ja dziwnie się czułam, bo tak w sumie tam już bywałam, ale nigdy się tak jeszcze wcześniej nie czułam nieswojo, po prostu strasznie nieswojo. Nie czułam, pierwsza pieśń jakaś, ja tak śpiewam i czuję, że śpiewam, uwielbiam, nie uwielbiam, po prostu nie uwielbiam Boga, zupełnie na sucho coś tam czytam, śpiewam i mówię, nie wiem co jest. Nagle te dymy się pojawiają, za chwilę te kolorowe światła, a ja się czuję jeszcze gorzej po prostu przy tym wszystkim. No kolejna pieśń uwielbienia, to już tak mi serce zaczęło po prostu bić, coś mi się zaczęło robić słabo, nie wiem, po prostu myślałam, że tam zaraz polecę, więc myślę, lepiej wyjdę w ogóle stamtąd. I mówię do córki, słuchaj, mówię, ja muszę wyjść, bo mówię, coś mi się dzieje, gorąco, serce mi bije, muszę wyjść. Więc zaraz tak przy tej drugiej prawie pieśni uwielbienia wyszłam, ale córka wyszła szybko za mną i mówi, gdzieś tu trzeba kogoś zawołać, żeby coś zobaczyć, czy jakieś ciśnienie zmierzyć. No wyszedł tam też któryś brat, zawołali, zmierzyli tam, mieli te ciśnieniomierze. Strasznie wysokie to ciśnienie, jakieś 180 w ogóle na nie wiem ile. Nie, i ja nigdy nie miałam problemu z ciśnieniem, nigdy, po prostu ja miałam... No nie miałam takiego problemu, a tam, no co, no tabletki jakieś, no wiem, ja nic nie biorę, jakieś, no, jakieś naciśnienia czy coś, ja nie mam żadnych leków, ale że przy tej mojej chorobie, co mam, no to takie ważne jest, żeby nie podali mi, bali się podać mi cokolwiek dodatkowo, bo biorę na stałe inne leki, więc no co, no na pogotowie trzeba zawieźć. No ja już mówię, no przyjechałam na nabożeństwo, tu szybko musiałam wyjść od razu, mówię, jeszcze pogotowie, szpital, no co jeszcze. Ale jeszcze tam siedząc na tej ławeczce, poza tą salą, w międzyczasie jak tam akurat też właśnie jakiś tam lekarz był przy mnie, czekali aż ktoś wyjdzie i mnie zawiezie, bo wtedy nie mieliśmy tego samochodu. Ja nie byłam samochodem, tylko pociągiem byłam w tej Warszawie, więc ktoś musiał nas odwieźć na to pogotowie, żeby nie dzwonić po pogotowie, bo to nie była jakaś taka nagła sytuacja, że już leżałam. I wtedy tam na tej ławce kończyło się już to uwielbienie. I wyszła do kazania kobieta. I mnie to wtedy tak dotknęło, że ja wiedziałam, dlaczego ja musiałam opuścić to miejsce, że ja tam, Bóg mnie tam nie chciał, żebym ja tam siedziała i żebym tam słuchała. I nie chciał mnie po prostu w tym miejscu. I wiedziałam, że to się wydarzyło tylko poprzez działanie Boga, żebym ja opuściła tą salę, żebym ja tam nie była i żebym ja tam nie słuchała, że po prostu to nie jest moje miejsce, to nie jest moje miejsce. Co prawda pojechaliśmy na to pogotowie, tam jeszcze na pogotowiu z powrotem to przyjęcie całe, jeszcze raz tam mierzyli te wszystkie ciśnienia, EKG. Na samym początku troszkę, ale zaczynało gdzieś tam spadać i po chwili, znaczy no nie po chwili, pobrali jeszcze krew na takie dodatkowe, konkretne badania, czy tam się nic nie dzieje, ja tam czekałam jeszcze później, ale zaczęłam się wyciszać, uspokajać, minęła tam godzina, zanim poczekaliśmy na te wszystkie wyniki, lekarz tak się dobrze no zajął, wszystkie wyniki dobre, na koniec jeszcze zbadali raz to ciśnienie, wszystko w normie, puścili mnie, wyszłam. I poszliśmy sobie do parku na spacer, jak gdyby się nigdy nic nie stało. Ale zrozumiałam, że po prostu
Bóg pokazuje nam miejsca, gdzie my mamy być, w jakiej społeczności i tą drogę właśnie, no drogę pokazuje nam. No i tak na koniec jeszcze chcę powiedzieć, że dzisiaj nic mi się nie dzieje, żadnego pogotowia nie musicie wzywać, więc na pewno jestem w dobrym miejscu i czuję się bardzo dobrze u was. Dziękuję i dziękuję Bogu. Amen. Może i to będzie świadectwo, nie wiem. Modliłem się dzisiaj rano tam u siebie w biurze, przed nabożeństwem. Bardzo rzadko to w ogóle robię, ale Bóg powiedział, otwórz Słowo Boże, więc otworzyłem je i brzmi ono tak. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a Jego Królestwo jest niezniszczalne, i władza Jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Drodzy bracia i siostry, możemy przychodzić na nabożeństwo. Możemy sobie śpiewać piosenki. Możemy nawet komuś bić brawo. Możemy nawet wychodzić uśmiechnięci. Możemy nawet wrzucić sporo do koszyka, jak będzie czas na kolektę. Ale to nie jest dowód na to, że znamy Boga. Jeżeli nie znasz Boga cudów w swoim życiu, to nie znasz Boga. Kiedy mówię o cudach, to przypominam, że Danielowi nie przydarzyło się tam mówienie językami. Daniel tam nie prorokował. Daniel tam nie nauczał. Daniel po prostu ufał Bogu. Jeżeli ktoś sobie myśli, że on do tej jamy z lwami wpadł i lwy przyszły po to, żeby go pogłaskać je, żeby powiedzieć im cici, cici, tak za grzywkę tutaj poszarpać, pobawić się z nimi. Nie, w takiej jamie były wygłodniałe zwierzęta, specjalnie wygłodniałe, żeby miały ochotę skrupać posiłek. I Bóg bezpiecznie zachował Daniela w tym miejscu. I mam pytanie, czy znasz takiego Boga? Czy też chodzisz w strachu? Czy też chodzisz w przerażeniu? Dość jest wokół nas apostołów strachu, którzy ciągle straszą, straszą, straszą i straszą i chyba nigdy straszyć nie przestaną, bo z tego żyją tak naprawdę, że straszą. Ale czy ty żyjesz w strachu? Czy wychodząc z tego miejsca będziesz mógł uczciwie powiedzieć, znam Boga, osobiście znam Boga? Czy też powiesz, byłem na nabożeństwie? Bo to nie są te same rzeczy. Możecie myśleć o katolikach, co chcecie, ale oni są dzisiaj na nabożeństwach. Wszyscy. No, nie wszyscy, ale miliony. I co to zmienia w ich życiu? Zapytajcie ich, czy się boją, to wam powiedzą, że się boją. A zapytajcie ludzi, którzy opuszczają, czy opuszczą dzisiaj kaplicę. No niektórzy już opuszczają kaplicę. Od 10 zaczęli, 45 minut wystarczy. I zapytajcie, czy się boją. To wam powiedzą, że boją się, bo nie znają Boga. Dlaczego w ogóle to zapisano w Biblii? Wiecie dlaczego? Bo Daniel przeżył. Dlaczego zapisano słowa króla? Bo król to widział i nie mógł wierzyć, że to jest prawda. Jeżeli ludzie będą na nas patrzeć i powiedzą, to jest niemożliwe, bo ja znam tego człowieka, to nie jest on. Pamiętacie w Dziejach Apostolskich, jak został uratowany, uzdrowiony ślepiec? Ludzie na niego patrzyli, znali go od takiego. I mówili, to nie jest on. To jest niemożliwe. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Ja znam takiego Boga. Boga rzeczy niemożliwych. I ja chcę takiemu Bogu służyć. Jak ktoś mówi, że Bóg czegoś nie może, że Bóg dzisiaj wszystkiego nie kontroluje,
że Bóg pewne rzeczy odpuścił, no to przepraszam bardzo, ale nie jesteśmy braćmi i siostrami w wierze. Może jesteśmy braćmi i siostrami, ja mam siostry i one tak mówią, że Bóg się nie interesuje niczym. Ale to nie są moje siostry w wierze. To są moje siostry według ciała. I któregoś dnia, taką mam cichą nadzieję, że ktoś znajdzie moje szmaty, a mnie już nie będzie. Niemożliwe? Nie wiem, czy niemożliwe. A co mi tam do tego? Bóg będzie decydował, kiedy Jezus przyjdzie, a nie my. Więc jeżeli dzisiaj słuchaliśmy uważnie tego, to zadajmy sobie uczciwe pytanie. Czy mój Bóg jest Bogiem cudów? I coś wam powiem na koniec. Gdybyśmy wszyscy tak wierzyli, to dzisiaj w tej kaplicy nie byłoby jednego wolnego miejsca. A ponieważ dla wielu ludzi Bóg nie jest Bogiem cudów, to można się wyspać, można iść do sklepu o tej porze, można jeść długo śniadanie przy telewizji śniadaniowej. Po co? Przecież to nie jest Bóg, który ma władzę. To nie jest Bóg, który coś może zmienić w moim życiu. Inni głupcy mówią, po co mi Kościół? Przecież Bóg jest wszędzie. Bóg, który nic nie może, jest wszędzie. No prawda. Pójdziesz do lasu, pomodlisz się do drzewa, ono nic nie może. To jest twój Bóg. Pomodlisz się do fiołka leśnego, tutaj piękne fiołki górskie rosną, też nic nie mogą. To jest twój Bóg. Ale mój Bóg czyni cuda. I wiecie co? Wielu z was jest tego świadkami. Dlatego, że 4 lata temu tutaj była ruina. A 4 lata później nie muszę kończyć chyba, prawda? Jak ktoś tego nie widzi, to nie ma Boga. I Bóg nie ma jego. To po co zajmujecie miejsce? To naprawdę jest nie za dużo tych miejsc. Czy znasz Boga w Biblii? Znasz Boga Daniela? Bo jak go nie znasz, to nie znasz Boga po prostu, zwyczajnie. A wy tam po drugiej stronie ekranu nie bądźcie tacy mądrzy, tylko sami sobie weźcie do serca to, co zostało tu powiedziane. O, takie świadectwo. Już nie ma świadectw, tak? No to jest wstęp. Będę czytał z pierwszego listu Piotra, z 2 rozdziału od 4 wersetu. Przybliżcie się do tego, który jest żywym kamieniem. Ludzie odrzucili go, co prawda, lecz jest to kamień wybrany i drogocenny dla Boga. Wy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię. Staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe, miłe Bogu ofiary. Tak bowiem napisano, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto w niego uwierzy, nie będzie zawiedziony. I to spotka was, wierzących, jako wyraz szczególnego wyróżnienia. Dlatego dla tych zaś, którzy nie wierzą, właśnie ten kamień odrzucony przez budujących, a przecież podtrzymujący fundament całej budowli, stał się kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ponieważ buntują się przeciwko słowu, upadają zgodnie zresztą ze swym przeznaczeniem. Wy natomiast jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność dla Boga. Wy macie ogłaszać dzieła potęgi tego, który powołał was z ciemności do cudownego światła. Taki, no, myślę, że prosty fragment, dość znany, ale apostoł Paweł też mówi, że mu się nie nudzi przypominać, że mu się nie nudzi powtarzać niektóre rzeczy i myślę, że jeżeli jesteśmy szczerzy przed sobą sami, to wiemy, że czasem te oczywiste rzeczy nam gdzieś umykają i zapominamy o tym.
Dzisiaj tu Gabrysia miała dywanik o budowaniu, o prowadzeniu życia według instrukcji. Polski język jest jaki jest. Jest takie stwierdzenie, o, jestem zbudowany tam czymś. Czymś się nakarmiłem. No i tak jest w życiu, że coś nas cieszy, buduje. Coś nas może zachęcić, coś zniechęcić. I jak to nawiązując do dywaniku, no to życie nasze z różnych klocków się składa. I to, co pastor powiedział, też się z tym wiąże. Jest jeden najważniejszy klocek, ten kamień węgielny. W naszej kulturze, jak się mówi o fundamencie, to jest jakby tak, przynajmniej mi się kojarzy z czymś, co jest na dole i na tym to wszystko się buduje. Ale ten kamień był też tym, co spajał jakby sklepienie. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, jak są w starym budownictwie jakieś łuki, to ja zawsze się zastanawiałem, jak to się trzyma, jak ci ludzie to budowali. No, szaleńcy normalnie budują łuki z cegieł. No i najważniejszy jest ten kamień, tak zwany węgielny na środku, który spaja. Wystarczy, że tego jednego zabraknie i to wszystko się zawali. Tak samo możemy mieć piękne budowle i nie mieć fundamentu. I Biblia też o tym mówi, co się z tym stanie. Ale Bóg nas zachęca w tym fragmencie, żeby tego nie zapominać o tym kamieniu, o Jezusie Chrystusie, nie zapominać o Jego Słowie, o Słowie Bożym, którym, jak czytamy Biblię, też jest Jezus Chrystus. Jest żywym Słowem. Żeby nie brać tylko dobrych części i budować, tak jak Gabrysia mówiła, po swojemu. I tak jak powiedział pastor, żeby nie robić czegoś bez Boga. Mamy nabożeństwo, ktoś może być zbudowany, o, fajnie zagrali, fajnie zaśpiewali, dobre kazanie. I gdzie jest ten Jezus? Marcin często się tak modli, żebyśmy nie byli kościołem, który wielbi Jezusa, ale Jezus jest za drzwiami. I sprawdzajmy nasze serca, żeby ta budowla nam się nie zawaliła na głowę. Bo nas zmiażdży wtedy ten kamień. On i tak... Kiedy ktoś tu, Damian, ostatnio na modlitwie mówił o tym swoim małym synku, że on ma takie dziwne, ciekawe zachowania i ostatnio im powiedział, nie jestem pewien początku, czy dosłownie tak, ale że no Pan Jezus spadnie z nieba, że przyjdzie na ziemię. A jak weźmiemy to jako kamień, no to Pan Jezus spadnie na niektórych, było tu mówione. Jak potop, zmiażdży i zginą. I mam nadzieję, że to nie będzie dotyczyć nikogo z nas, ale jeżeli mamy tą wyciągniętą rękę, mamy, że tak powiem, wszystkie dostępne klocki z tym najważniejszym. Mamy dostępny, jest dla nas Jezus. Przez swoją ofiarę stał się dla nas dostępny żywy Bóg. To nie zapominajmy, że On ma instrukcje, że On wie, które części są potrzebne, aby nasze życie nam się nie zawaliło na głowę. Możemy różne brać rzeczy, jeżeli nie będzie w naszym życiu tego kamienia węgielnego, tego fundamentu, to wszystko spadnie nam na głowę. I wtedy będziemy mogli tylko powiedzieć, no byłem głupi, zapomniałem najważniejszych rzeczy. A nawiązując do tego małego proroka, no niech nam nie spadnie Jezus na głowę. Niech nam nie spadnie. Bądźmy gotowi, żeby, tak jak już tu było dwa razy powiedziane, zostały po nas ubrania, ale żebyśmy my nie zginęli. Niech sobie giną ubrania, niech sobie giną głupcy, my bądźmy mądrzy, bo mamy Ducha Świętego, mamy Boże Słowo, mamy wszystko powiedziane, co się będzie działo i mamy instrukcje do naszego życia, żeby to życie trwało, a się nie skończyło, nie zawaliło. Amen.
Tak, zapraszam zespół. Kochani, przed nami czas uwielbienia. Jedno chcę powiedzieć. Gospodarzem tego nabożeństwa jest Jezus Chrystus. Nikt inny. Przed nami czas uwielbienia. Otwieramy nasze serca, także nasze usta, aby wielbić naszego Pana, bo jest tego godzien. Jeżeli leży Tobie na sercu, coś Ci Duch Święty kładzie w szczególności, chce, żeby to wybrzmiało tutaj, to jest to miejsce. Nie krępujmy się, przychodźmy, otwieramy nasze usta, serca, bo nasz Pan jest godny uwielbienia.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że łaską, Panie, zbawieni jesteśmy. Że to jest ta Twoja przychylność niczym niezasłużona wobec każdego z nas. Dobry Panie, łaską przeolbrzymią. I dziękuję za to, że mam Boga, który jest tak hojny w łaskę, który jest tak hojny w miłosierdzie. Dobrego Boga, który jest hojny, aby każdego z nas pobłogosławić, wyciągnąć do nas rękę. Tobie pragniemy, Panie, oddać hołd, cześć i uwielbienie. Ja Ci, Panie, dziękuję za to, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak to się w świecie mówi, że jak się chce kimś pochwalić, że bo za mną stoi, nie wiem, kierownik, szef, polityk. Jakże my inni jesteśmy, bo w moim świecie, w moim prawdziwym świecie, mój Bóg stoi przede mną. I tym się chwalę, że mogę być zapatrzony w Jezusa Chrystusa, że mogę podążać za Nim i On mnie prowadzi. I dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy stawać przed Twoim obliczem, że możemy być wpatrzeni, Panie, w Twój obraz, obraz naszego Pana Zbawiciela, bo wiemy, na kim się możemy wzorować. Przed chwilą wyśpiewaliśmy właśnie to, że przez krew baranka każdy z nas dzisiaj tutaj stoi. Że przez krew baranka możemy się szczycić, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Niczym innym nie mogę się szczycić poza tym, jakiego mam Zbawiciela. I Tobie niech będzie, Panie, chwała. Muszę się tworzyć, zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc. Zaufałem Panu i już o nic nie muszę się tworzyć, zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc. Wierzę Mu, bo On ma moc
przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc. Życie swe, powiedz Panie, ja
wszystko, co mam. Twoje oblicze zbawi się. Dziękuję. Nie ma innego pogodu. Dziękujemy Ci za Twoje wyzwanie. Ziemię chcę wywyższać, Panie. W Jezusie Chrystusie, Panie. Dziękujemy za Jezusa na Golgocie krew. Dziękujemy, że ta krew także dzisiaj obmyła nas z każdego naszego grzechu. Dziękujemy, Panie, za Twoje cudowne dzieła, za Twoje skarby, Panie. Ty jesteś Bogiem, który wszystko może, na którym nie ma wyszłości. Do swojego słowa, żeby mogli przerwać, Panie, cudowność, to wszystko, co można nie przerwać. Daj nas, Panie, widzieć rzeczy, których nie widzieliśmy, słyszeć to, czego do tej pory nie słyszeliśmy. Daj nam zrozumieć, Panie, Twoje słowo, Twoje przesłanie, tak jak nigdy wcześniej, Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, ponad wszystko, Panie. Jeżeli jesteśmy, kochani, przy dziękowaniu, to podziękujmy dzisiaj naszemu Panu za pierwsze nabożeństwo, które odbywa się w Raciborzu. Są tam nasi bracia i siostry z Żor, z Jastrzębia i zawołajmy właśnie, podziękujmy Panu za to nabożeństwo, niech się do tego przyznaje. Podziękujmy także Panu za każde miejsce w tym kraju, w którym dzisiaj jest głoszona prawdziwa Ewangelia, żywego, prawdziwego Boga i tam, gdzie nasz dobry, wspaniały Bóg może odebrać sobie dzisiaj cześć, chwałę i uwielbienie. Zawołajmy w dziękczynieniu za te wszystkie miejsca, w szczególności dzisiaj powierzam naszemu Panu pierwsze nabożeństwo w Raciborzu.
aż chce się krzyczeć Alleluja, prawda? Więc zawołaj Alleluja! Tobie, Panie, niech będzie chwała. I dziękuję Ci, Panie, za Twoje zapewnienie o Twojej miłości. I dziękuję, Panie, za to, że dzisiaj, świadomy, Panie, kim jestem, mogę dzisiaj tutaj stać, nazywać się chrześcijaninem, mieć wypiętą, Panie, pierś, podniesione czoło, niczego się nie bać, bo wiem, że przede mną stoi wielki, wspaniały Bóg, Panie. I dziękuję Ci, Panie, za każdą kroplę krwi Twoją przelaną na Golgocie, Panie, że w Twojej łasce dzisiaj, tu i teraz, Panie, właśnie mogę, Panie, z dumą powiedzieć, jestem Twoim dzieckiem, mam potężnego Ojca, niczego się nie boję i nic mi nie grozi. Tobie niech będzie chwała. Alleluja! Wywyższam imię Twe za łaskę, za wierność, za życie, za miłość, za prawdę, za wolność. Niech wszystko, co żyje, chwali Go. Chwalmy Go na strunach, na harfie i cytrze. Chwalmy Go w podskokach z pląsaniem. Chwalmy Pana wszyscy w świątyni Jego. Niech wszystko, co żyje, chwali Go. Za łaskę, za wierność, za życie, za miłość, za prawdę, za wolność. Niech wszystko, co żyje, chwali Go. Za łaskę, za wierność, za życie, za miłość, za prawdę, za wolność. Nie wszystko, co żyje, chwali Go. Nie wszystko, co żyje, chwali Go. Nie wszystko, co żyje, chwali Go. Alleluja! Kochani, przed nami ostatnia pieśń tego uwielbienia. Dziękujemy naszemu Panu za pogodę ducha, którą niewątpliwie podczas tego uwielbienia wlał nasze serca. Przyjdźmy teraz wszyscy z modlitwą uwielbieniową, dziękując naszemu Bogu za wszystko.
niechaj ziemia słyszy dziś, całe niebo słyszy to, że śpiewamy Panu pieśń, zwycięstwa pieśń. Święty, święty jest zastępów Pan i aniołowie wielbią Go. Wielki, wielki jest wszechmocny Pan, więc usta nasze Jego czczą. Święty, święty jest zastępów Pan i aniołowie wielbią Go. Wielki, wielki jest wszechmocny Pan, więc usta nasze Jego czczą. Niechaj ziemia słyszy dziś, całe niebo słyszy to, że śpiewamy Panu pieśń, zwycięstwa pieśń. Amen. Przed nami czas Wieczerzy Pańskiej. Drodzy bracia i siostry, czy Bóg jest wielki? Amen. Tylko tak? Amen. Aż się wyrwał. Wiesz, czy Bóg jest wielki? Amen! Jest wielki, naprawdę. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Powiem więcej, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Kto w to wierzy? No, trochę ludzi wierzy. To mamy jakichś wierzących tutaj. A wszystko to z tego powodu. Bo gdyby nie Jego śmierć na krzyżu, gdyby nie Jego przelana krew na krzyżu, to moglibyśmy się zbierać, moglibyśmy składać ofiary. Mieliśmy takiego Boga, Bożka, Światowita i nic z tego nie było oczywiście. Ale dzisiaj stajemy przed żywym Bogiem i dzisiaj na tym miejscu świadczymy, że On oddał za nas swoje życie i życzył sobie, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy nieustannie przypominali to wydarzenie. A jeśli ktoś z was zapomina o tym, to jest czas na kolana teraz i przeprosić Go, że zapominamy o tej wielkiej, wspaniałej ofierze. Zanim przeczytamy słowo ustanowienia, mam jedno pytanie. Czy wierzysz w to, że w Biblii jest napisane, iż każdy, kto uwierzy, jest zbawiony? Kto w to wierzy? Tak jest napisane. Każdy, kto uwierzy, jest zbawiony. A teraz posłuchajcie. Czy wierzysz, że to jest prawdą w twoim życiu? Bo jeżeli to nie jest prawdą, to po co to? Po co to? Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś żywym chlebem, który stąpił z nieba. Dziękuję Ci, że objawiłeś nam swoją chwałę, swoją miłość, swoją dobroć, Panie, bo gdyby nie Ty, nie byłoby nas tutaj w gronie świętych, nie moglibyśmy się spotykać, nie docenialibyśmy Twojej łaski, Panie, nie byłoby prawdziwego życia w prawdzie, w światłości, Panie. Dziękuję Ci, że pochyliłeś się nad każdym z nas, aby nas wyrwać z tej niewoli grzechu, Panie, i zapłaciłeś tam najwyższą cenę. Dziękuję Ci, że dzisiaj jesteś Bogiem, który nas miłuje, Bogiem, który daje nam się poznawać, który objawia nam prawdę o sobie. Dziękuję Ci, że
wyprostowałeś ścieżki naszego życia, że dzisiaj możemy z radością w sercu powiedzieć, nasz Bóg jest z nami, prowadził aż do tej chwili nas wszystkich, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to zgromadzenie, za ten czas łaski, za ten chleb, za to wino, Panie, za to, że możemy wyznawać Twoje święte imię, wielbiąc Cię i błogosławiąc pośród Twoich świętych, pośród Twoich wybranych, przeznaczonych do chwały, do żywota wiecznego w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Przypominam, że bierzemy do ręki chleb i czekamy, aż wszyscy go otrzymają. I dopiero wtedy wszyscy wspólnie będziemy go spożywali. Kto chce przyjąć wieczerzę, prosimy, żeby powstał. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Dziękuję Ci, Boże, za to, że zechciałeś zawrzeć z nami to przymierze w krwi swojego Syna. Dziękuję Ci za to, że ożywiłeś nas, Panie, tak jak było czytane rano, uczyniłeś z nas żywe kamienie, Panie, i dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który to wszystko podtrzymuje, który to scala, Panie. Niech Twoje imię będzie uwielbione za Twoją łaskę, za to, że śmierdzących trupów, Panie, uczyniłeś piękne, święte istoty, które mogą Tobie teraz służyć, Panie. Ty bądź uwielbiony, bo jesteś tego godzin. Amen. Amen. Spożywamy chleb. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak mówi Słowo Boże. Więc jeśli dzisiaj sięgnąłeś po chleb, jeśli dzisiaj sięgnąłeś po wino, zwiastujesz, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. A jeśli umarł za Twoje grzechy, to powstał z martwych. I Ty również powstałeś z martwych. I to nie może być kłamstwem. To musi być prawdą, bo zaświadczyłeś o tym publicznie. Amen. Usiądźmy, kto spożył wieczerzę. Chwała naszemu Panu. Przed nami czas, kiedy możemy słuchać Słowa Bożego. Pomódlmy się. Drogi Panie, to Ty nas tutaj dzisiaj zgromadziłeś. To Ty, Panie, masz dla nas Słowo. Dziękuję Ci za to, że Panie ciągle mówisz, że ciągle jest czas łaski, że ciągle Panie przekonujesz nasze serca, że droga, którą dzisiaj idziemy, jest tą najprawdziwszą, Panie Boże, bo to Ty tą drogą jesteś. Proszę Cię, trzymaj nas mocno w swoim ręku, abyśmy każdego dnia wydawali owoc godny naszego upamiętania,
abyśmy byli świadectwem dla ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia, abyśmy byli zawsze gotowi, zawsze gorliwi w tym, aby Panie Jezu Chryste dzielić się naszym Zbawcą, aby głosić Twoje Słowo, aby być Panie świadectwem. Boże mój, jesteś Panem naszego życia i proszę Cię o Twoje błogosławieństwo, abyś dzisiaj otworzył serca, nasze umysły, aby Słowo Twoje dotykało nas i aby wykonywało swoją pracę w naszych sercach. Tobie chwała, nasz Zbawco. Amen. Dobrze, otwórzmy nasze Biblię. Otwórzmy je na Ewangelii według świętego Jana i będziemy dzisiaj czytać z trzeciego rozdziału. Jakże znany fragment, jakże często cytowany. No, pochylimy się dzisiaj nad tym fragmentem, spróbujemy się zastanowić, co też Bóg chce nam dzisiaj ukazać. A więc będę czytał Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział. Rozpocznę od wersetu 14. Dzięki, synu. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Znany fragment, często cytowany, często na ten fragment się powołujemy, kiedy głosimy Ewangelię. Ale kochani, zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym zadać wam pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? To dosyć ważne, ponieważ jeśli stykamy się z ludźmi, jeśli głosimy im Bożą Ewangelię, jeśli rozmawiamy z tymi ludźmi, to o jakim Bogu im tak naprawdę opowiadam? Jakiego Boga im przedstawiam? Wiecie, ludzie dzisiaj szukają odpowiedzi na różne pytania, również na pytania dotyczące konkretnie osoby Boga, osoby Chrystusa. Ale żyjąc w tym świecie, żyją w rozterce. Żyją w rozdarciu, bo nie poznali Boga. I nie wiedzą do końca, co mają myśleć na jego temat. Stąd wiele nieprawdziwych rzeczy na temat samego Boga. Mówi się często, Bóg jest Bogiem kochającym. Bóg kocha każdego człowieka. Nawet ludzie wierzący głoszą tak zwaną Ewangelię, zaznaczam, podkreślam, tak zwaną Ewangelię, która brzmi: Bóg cię kocha. I to według nich stanowi sedno dobrej nowiny. Czyli Bóg kocha, bo kocha. Bo taki jest. Wiecie, lubimy dzisiaj bardzo wszystko wyolbrzymiać. To dzięki tym przymiotnikom, których dzisiaj naprawdę nadużywamy, również opisując naturę Boga, również mówiąc coś na temat Boga. Mówimy, Bóg jest cudowny, wspaniały, niepowtarzalny.
Bóg jest taki, owaki, siaki, żeby podkreślić, że Bóg naprawdę taki jest. Ale Bóg nie potrzebuje, aby podkreślać, aby używać przymiotników, bo Bóg jest Bogiem. Nie potrzebuje żadnych ozdobników, bo one tak naprawdę nic nie zmieniają, nic nie wprowadzają w życie człowieka, nie zmieniają jego natury. Wiele można powiedzieć na temat Boga. Wiele też można mieć dobrych myśli na temat Boga. Ale to sam Bóg, który przychodzi do życia człowieka. Jeśli ten Bóg nie dotknie się ciebie, nie okaże ci swojej łaski, to nic nie zmieni w tym, w jaki sposób ty dzisiaj Boga określasz, jak go nazywasz, czy używasz tych ozdobników, tych przymiotników, czy też nie. Nie ma to żadnego znaczenia. W ten sposób również, jakże często mówi się o Bożej miłości. Ale mówiąc w ten sposób o Bożej miłości, bardzo często utwierdza się ludzi w fałszywym przekonaniu, że ta miłość tak naprawdę jest bezwarunkowa. Bezwarunkowa. A więc ludzie przyjmują takie mylne założenie, że Bóg jest okej. Że nie tylko nas nie będzie sądził, ale także pozostawi puste piekło, jeśli ono naprawdę istnieje. Mówiąc w ten sposób o miłości, o Bogu miłującym, natrafiamy na przynajmniej dwie reakcje ze strony ludzi. My te reakcje doskonale znamy. Jedna reakcja wygląda w ten sposób. Jak ten kochający Bóg może na to wszystko pozwalać? Jak może nic nie robić z tym całym złem, które jest na świecie? Czyli w tym pytaniu zakłada się, że mowa o Bożej miłości to fałsz, bo albo Bóg nie ma mocy, aby to wszystko powstrzymać, albo po prostu odwrócił się na pięcie, ma to wszystko w głębokim poważaniu i w ogóle, ale to w ogóle nie jest zainteresowany tym światem ani naszym życiem. Albo myśli się o Bogu w inny sposób. Jak tak kochający Bóg może kogokolwiek skazać na piekło? Przecież On sam w sobie jest miłością. Jak miłość może uczynić w ten sposób z człowiekiem? I chciałoby się w tym momencie zadać bardzo konkretne pytanie. A skąd wiesz, że Bóg jest kochający? Skąd o tym wiesz? Skąd ta pewność, że On taki naprawdę jest? I wiecie, co można usłyszeć? No bo jest. No bo tak mówią. No bo tak nam się wydaje. No bo tak nauczali nas na szkółce niedzielnej. No bo Bóg taki jest. Kochani, ludzie nie wiedzą, co mówią. Nie zdają sobie z tego sprawy, że mówią na temat czegoś, o czym nie mają zielonego pojęcia. Używają słowa miłość, nie znając jej prawdziwego znaczenia. Nie wiedzą, na czym polega Boża miłość. Mają mylne rozumienie i wydaje im się, że Boża miłość to to, że tak naprawdę będziesz miał wszystkiego potąd. I że Bóg o wszystko się zatroszczy. Że nie spotka cię nic trudnego, być może nawet złego. Z kolei są ludzie, którzy twierdzą, nie ma Boga. A na pewno już takiego, który by kochał. No bo gdyby Bóg kochał, naprawdę kochał, i tutaj następuje cała litania. Jaki Bóg powinien być? Gdyby istniał, gdyby naprawdę kochał, no to nie pozwoliłby na to.
to nigdy by takie rzeczy nie miały miejsca, nigdy by takie rzeczy się nie wydarzyły i tak naprawdę ludzie ci stawiają Boga na ławie oskarżonych i oskarżają Go za to wszystko, co się dzieje na tym świecie. Wszystko to, co jest złego. Kochani, dopóki człowiek nie zmieni swojego myślenia, ciągle będzie błądził. Skąd wiesz, że Bóg cię kocha? Kochani, Bóg dał temu wyraz, bo potwierdził to w bardzo konkretny sposób. Bo On tę miłość okazał tylko w jeden sposób. Jezus Chrystus. To jest Boża odpowiedź. To jest prawdziwy obraz miłości. Nie ma innego rodzaju miłości oprócz tej, którą Bóg objawił w swoim Synu. Jezus Chrystus jest obrazem Bożej miłości. I On tę Bożą miłość nam oferuje, oferuje temu światu. Dzisiaj miłość, słowo miłość, dzisiaj postrzeganie miłości zostało tak zniekształcone. Dzisiaj w zasadzie wszystko można nazwać miłością. Każdy odruch, każdy przejaw, słowo, uczynek, wszystko to można określić mianem miłości. To jest prawdziwa miłość. Ale prawdziwej miłości w tym nie ma, bo prawdziwa miłość jest w Jezusie i taką miłość Bóg objawił Tobie i mnie i objawił temu światu. Jezus Chrystus, skoro tak jest, a wiemy, że tak jest, bo przekonuje nas o tym Boże Słowo, to oznacza to jedno, kochani. Oznacza to, że nieprawdą jest, żeby Bóg kocha każdego człowieka. Tak bardzo kocha, że w ostateczności nikogo nie pośle do piekła. Są ludzie, którzy głoszą tak zwany uniwersalizm. Nawet głoszą go ludzie, którzy jeszcze niedawno głosili prawdziwą Ewangelię, wskazując na Chrystusa jako jedyną drogę do Ojca. Ale w którymś momencie ich życia ci ludzie doszli do błędnych wniosków, stwierdzając, że w zasadzie nie ma to znaczenia, w jakiego Boga wierzysz. Ważne, żebyś wierzył, a i tak Bóg cię przyjmie. Ważne, żebyś robił to czy tamto. Bóg na pewno cię przyjmie. Nieważne, którą drogą pójdziesz, nie ma to żadnego znaczenia. To jest zwiedzione myślenie. Myślenie oszukańcze. To jest myślenie z piekła rodem. To jest dawanie ludziom złudnego poczucia pewności, bezpieczeństwa, bo nie ma zbawienia w nikim innym, a mniej w niczym innym, jak tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. On jest fundamentem. On jest prawdą. Nie można w żaden inny sposób osiągnąć żywota wiecznego. Nie można w inny sposób dostać się do nieba, bo Bóg takiegoż sposobu nie wymyślił. On znalazł jedno, jedyne rozwiązanie. 2000 lat temu na świecie pojawił się Syn Boży, Jezus Chrystus. Pojawił się w ściśle określonym celu, aby zapłacić tą właśnie wysoką cenę za moje i za Twoje grzechy. Kochani, Bóg nie kocha każdego człowieka. Jeśli ktoś mówi, że Bóg kocha każdego człowieka, to nie jest to biblijny obraz Boga. To obraz raczej sentymentalny. Tak wielu ludzi chce dzisiaj Boga postrzegać. Podchodzić do Niego w sposób sentymentalny. Bóg jest taki dobry, taki ciepły, taki pluszowy. Można się do Niego przytulić. On nigdy nie zrobi ci krzywdy. Takim Bóg jest. I ludzie oszukują samych siebie, bo wierzą w Boga, który nie istnieje. Boga, którego nie ma. To jest wytwór ludzkiej wyobraźni. To jest wytwór upadłego człowieka. Człowiek upadły może dojść do absurdów. Może wymyśleć coś, co nie mieści się w głowie, a inni głupi ludzie w to wierzą. Obraz sentymentalny, kochani,
A to rodzi zagrożenie. Poważne zagrożenie. Że człowiek będzie myślał, że Bóg jest tylko po to, aby nam służyć. Nie jesteśmy stworzeni, aby Jemu służyć, ale On jest po to, aby zapewniać nam zdrowie, dostatek, bezpieczeństwo. Po to jest Bóg. Ile ludzi tak naprawdę w minionym czasie zrezygnowało z Boga, zrezygnowało z bycia w Kościele, ponieważ według nich Bóg im tego nie zapewniał. Przynajmniej nie tak, jakby oni tego chcieli, jakby tego oni oczekiwali. I tak tłucze się ludziom do głowy pseudoewangelię, że Bóg jest miłością, nie wyjaśniając, co to tak naprawdę oznacza. Że kiedy Bóg nie robi tego, czego oni by chcieli, to stwierdzają w którymś momencie, ja już nie wierzę, że Bóg może cokolwiek dla mnie uczynić, więc po co miałbym tracić dla Niego swój czas? Tragedia, kochani, to jest tragedia. Wielu ludzi wpada w sidła diabelskie, w diabelską pułapkę. Kochani, bo ludzie naprawdę czasami wierzą, że Bóg jest w nich zakochany. I że On powinien o nich zabiegać. Właśnie On powinien o nich zabiegać. A jeśli się tak nie dzieje, to co wtedy się dzieje? No ludzie narzekają, albo marudzą, albo użalają się nad sobą, albo w końcu podejmują decyzję, że oni z takim Bogiem nie chcą mieć nic wspólnego. Za takiego Boga to ja dziękuję. Kochani, to jest obłęd. Jeśli człowiek dochodzi do takiego stanu, to znaczy, że diabeł osiągnął swój cel. To znaczy, że... Przepraszam za określenie, ale to głupawe określenie, które tak naprawdę niewiele znaczy, albo ludzie w ogóle go nie rozumieją, że Bóg jest miłością, nic się więcej nie liczy, doprowadza do tragedii. Kochani, mamy światu głosić o Bożej miłości, ale nie o tej bezwarunkowej. Kochani, bo nie ma ani jednego wersetu w Biblii, który mówiłby o Bożej miłości, a byłby skierowany do ludzi niewierzących. Jeśli jest mowa o Bożej miłości, to dotyczy tylko tych, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego własnością. Tych, których Bóg naprawdę ukochał i oni tą miłość potrafią docenić. Nie ma ani jednego wersetu w Bożym Słowie, który mówi o Bożej miłości i jest skierowany do ludzi niewierzących. Kochani, weźmy to pod uwagę. Jeśli będziesz zapewniał ci ludzi, że bez względu na wszystko Bóg ich i tak miłuje, to oni niestety, bo taka jest ludzka natura, błędnie założą, że jest w nich coś dobrego, coś zdatnego do kochania, że są tacy atrakcyjni dla Boga. Ale prawda jest inna, jest dokładnie na odwrót. Oni są grzesznikami, w Bożych oczach wyglądają fatalnie, wyglądają źle, wyglądają, powiedziałbym, nawet ohydnie. Bo Bóg z uwagi na grzech, jakich ludzie się dopuszczają, z uwagi na bunt, czuje do nich obrzydzenie. Czy myślimy, że w nas było coś, co dałoby się lubić? Weźmy takiego pastora Andrzeja. Puśćmy wodze fantazji. Nie bierzmy pod uwagę jego dotychczasowego doświadczenia z Bogiem. Ten człowiek kiedyś żył w świecie. Po co się nawracał? Po co zaufał Bogu? Po co odrzucił ten świat? Skoro Bóg mógł dostrzec w nim coś naprawdę atrakcyjnego, coś, co Boga, wiecie, kiedy Bóg na niego spojrzał, to zabiło mu mocniej serce. Czy tak było w istocie? Czy tak Bóg na niego patrzył?
Czy było coś takiego, co go wyróżniało spośród innych? Owszem, popełniał grzechy. Robił to, na co miał ochotę. Nie liczył się ze słowem Boga. Ale jednak być może Bóg tam znalazł coś takiego, co zadecydowało o wszystkim. Boże Słowo, kochani, mówi, to nie dotyczy tylko pastora Andrzeja, ale to dotyczy wszystkich nas. Nie ma, nie było i nie będzie ludzi sprawiedliwych. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy tak naprawdę są ludźmi nieprawymi. Nasze życie jest jak splugawiona szata. Bóg się do tego nie przyzna, Bóg tego nie tknie. Bo On jest święty, a człowiek jest grzesznikiem. Świętość nie ma nic wspólnego z grzesznością. Jeśli grzeszność przybliża się do Bożego tronu, świętość w jednym momencie go zabija. I kochani, Bóg musiałby nas zabić, gdyby nie Jezus Chrystus i miałby słuszność, bo na nic innego nie zasługiwaliśmy, jak tylko na śmierć. I tylko przejaw Bożej łaski sprawia, że dzisiaj jesteśmy tutaj, jesteśmy Kościołem Boga Żywego, słuchamy Słowa Bożego, uwielbiamy Pana i radujemy się nowym życiem, które mamy w Nim. Ale nikt z nas się do tego nie przysłużył. Nikt. Tylko Boże miłosierdzie, Boża łaska, tylko ten plan, który Bóg zrealizował w osobie swojego Syna, tylko to dała początek nowemu, wspaniałemu życiu. Kochani, Boże Słowo mówi, że ludzie już są osądzeni, bo nie uwierzyli w Syna Bożego, który przyszedł, aby ich uratować. Ludzie miłują grzech, miłują ciemność, bo tak jak mówi Boże Słowo, ich uczynki są złe. Oni miłują to, czego Bóg nienawidzi. Nigdy taki człowiek nie znajdzie wspólnego języka z Bogiem. Nigdy. Bo oni stoją na dwóch przeciwległych biegunach. Nigdy się nie są w stanie ze sobą pojednać. Między nami a Bogiem jest przepaść. I człowiek może budować mosty, ale one się zawalą prędzej czy później i nigdy nie osiągnie tego celu, który pragnąłby osiągnąć, bo nie jesteś w stanie tego zrobić. To Bóg ten most postawił i sprawił, że każdy, kto przechodzi przez ten most, zmierza ku żywotowi wiecznemu. Jeśli próbujesz w jakikolwiek sposób zaskarbić sobie Bożą przychylność, polecisz w przepaść. Nie będzie dla ciebie ratunku. Ale kochani, tak mogłoby pozostać. Tak mógłby Bóg postąpić. On naprawdę nie ma żadnego obowiązku, żeby kogokolwiek zbawiać. Naprawdę nie ma. Ale jest inaczej. I właśnie na tym, kochani, polega prawdziwa Boża miłość. Jego Syn przyszedł na ten świat, aby ponieść karę za moje i za twoje grzechy. Wiecie, słowa o Bożej miłości kierowane są jedynie do tych, którzy przyjęli Jego łaskę, Jego zbawienie, którzy ukorzyli się przed Bogiem. Jedynie do tych ludzi to jest skierowane. Bo tylko człowiek odrodzony, narodzony na nowo z Ducha Świętego, może zobaczyć, jak wiele Bóg mu przebaczył. Człowiek taki może zrozumieć, jak wcześniej Bóg nienawidził tego, kim był i czego się dopuszczał. Kochani, Bóg nie kocha, żeby tylko kochać. Bóg kocha, bo chce ci przebaczyć. Na tym polega Jego miłość. A jeśli przebaczy, to rozpoczyna się nowy rozdział w życiu. Kochani, nigdy nie zapominajmy, że Boża miłość idzie zawsze w parze z Jego przebaczeniem. Tym jest Jego miłość, że On w swojej łasce chce ci przebaczyć.
Chcę wyciągnąć Cię z tego dołu zagłady. Chcę zmienić Twoje życie. Chcę dać Ci nowe serce. Chcę zmienić Twoje myślenie. On to wszystko chce uczynić i zaoferował to ludziom tego świata. Na tym polega Jego miłość. Tylko na tym, aby przynieść zbawienie. Aby ludzie nie poszli na wieczne zatracenie, ale znaleźli się w miejscu, w którym jest sam Bóg. I mogli z tym Bogiem przebywać przez całą wieczność. To jest niepojęte, trudne do wyobrażenia, ale to zaplanował Bóg tobie i mnie. Każdemu, który zaufa, który odwróci się od tego świata. Każdemu, który uwierzy Bogu, uwierzy Jego Słowu, że zbawienie jest jedynie w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Kochani, dopiero wtedy potrafimy naprawdę Boga kochać. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział kobiecie lekkich obyczajów, która przyszła do Niego? Ona bardzo mnie ukochała, bo zrozumiała, jak wiele grzechów jej przebaczono. Tylko kiedy Ci przebaczono, tylko wtedy zrozumiesz, czym jest Boża miłość. Więc nie powtarzaj bezmyślnie, Bóg jest miłością, bo nie wiesz, o czym mówisz. Skoro bez względu na wszystko, nieważne jak żyję, jak postępuję, a Bóg i tak mnie kocha, to po co miałbym się ukorzyć? Po co miałbym żyć świętym życiem? Po co mi w ogóle Kościół? Kochani, jeśli takie myślenie przyjmuję, to wtedy może wydarzyć się tylko jedno. Kochani, ludzie stracą szacunek do Boga, nie mówiąc już o bojaźni. Nie będzie w ich serca żadnej bojaźni. Kochani, takie traktowanie Bożej miłości jest dzisiaj zagrożeniem dla Kościoła. I nawet diabeł się cieszy, bo to jest po jego myśli. Tak, Bóg cię kocha. Bóg cię przecież nie potępi. Nie przejmuj się niczym, nie odmawiaj sobie niczego. Korzystaj w pełni z życia. Przecież Bóg cię kocha. Nic ci nie grozi. Kochani, tam, gdzie w kościołach uprawia się to sentymentalne gadanie o miłości, tam nie ma już prawdziwego uwielbienia Boga. No bo jakiego Boga oni uwielbiają? Gdzie podziały się bojaźń w Kościele? Gdzie podział się prawdziwy szacunek dla Boga w Kościele? Gdzie ta świadomość, że Bóg jest ogniem trawiącym? Kochani, zadawaliście sobie kiedyś pytanie, co jest przekleństwem tej ziemi? W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, XXII werset, tam mamy napisane: wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, aż dotąd. Całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje. Czyli całe stworzenie jest poddane w niewolę grzechu. Z powodu skażenia grzechem, nie z własnej woli, ale przez człowieka, który tego grzechu się dopuszcza, który żyje w buncie przeciwko Bogu. Czyli kochani, słońce, które świeci nad naszymi głowami, niechętnie świeci nad ludźmi, aby dać im światło, bo oni i tak służą grzechowi i szatanowi. Ziemia niechętnie wydaje swój plon, bo ludzie żyją tylko po to, aby zaspokajać własne pożądliwości. Powietrze, tlen, które zapewnia oddychanie, podtrzymuje życie. A co robi człowiek? Człowiek to życie marnuje, zatraca. Kochani, Boże Słowo mówi, że to, co Bóg stworzył, jest dobre. Zostało stworzone dla ludzi,
na służbę Bogu i tak naprawdę niechętnie spełnia służbę dla jakiegokolwiek innego powodu. Miłość agape, albo agapi, jak niektórzy mówią, to ten rodzaj miłości, którym obdarzył nas sam Bóg w Jezusie Chrystusie. To jest ta postawa Boga względem ludzi, to działanie wynikające ze świadomej podjętej decyzji. Bóg podjął taką decyzję. I to nie ma nic wspólnego z emocjami, bo agapę tak naprawdę nie czuje. Agapę wykonuje. I Bóg zademonstrował, wykonał ruch w naszym kierunku. On wyraził tą miłość poprzez posłanie swojego Syna, jednorodzonego, którego miłuje. Posłał go na śmierć, żebyś ty na tą śmierć nie musiał pójść. I właśnie miłość, Boża miłość, na tym polega. Jest związana z Jego Synem. Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale że miał żywot wieczny. Znamy ten werset na pamięć, prawda? Potrafimy go zacytować. Nawet budząc się w środku nocy, jesteśmy w stanie ten fragment zacytować. Ale kochani, dlaczego akurat ten fragment? Dlaczego nie 14 werset? I tak jak Mojżesz wywyższył syna, wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Czy ten werset jest mniej ważny, mniej istotny od 3,16? Dlaczego cytujemy ten fragment? Dlaczego się na niego powołujemy? Czy to naprawdę jest mowa o Bożej miłości? Czy nie jest tutaj mowa o zagładzie ludzkości? Ten werset pokazuje, że Bóg wcale nie kocha człowieka. Ten werset mówi o tym, że Bóg potępi każdego, który nic nie zrobi z Jego ofertą, który ją zlekceważy, który ją podepta, który na nią nie odpowie twierdząco, który sam nie ukorzy się i nie przyzna do popełnionego przez siebie grzechu, który nie uzna, że nie zasługuje na nic więcej, jak tylko na Boży sąd. Znamy historię z miedzianym wężem. Czy nie zastanawia was, dlaczego akurat autor tejże Ewangelii umieścił werset 14, który jest zawsze pomijany, na który w ogóle się nie zwraca uwagi? Czy kiedykolwiek, kiedy głosiliście Ewangelię, zwróciliście uwagę na werset 14, czy tylko 16? Ulubiona 16! Ale kochani, jeśli nie weźmiemy pod uwagę wersetu 14, błędnie będziemy rozumieć werset 16. Czwarta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, opisuje historię narodu wybranego. Narodu wybranego, który jak to miał w zwyczaju, bardzo często narzekał, psioczył, miał pretensje do Boga i nie inaczej akurat było również i w tej historii. Kiedy znów dowiedzieli się, że mają wyruszyć na pustynię, zaczęło się narzekanie, utyskiwanie. No znowu prowadzisz nas do pustyni. Skoro już wspomnieli o pustyni, nie umieszkali wspomnieć o tym, nie mamy wody. A znowu ta manna. Oni już mieli ten manny po dziurki w nosie. Narzekali na pokarm, który dostawali z nieba. Myślę, że ten pokarm dzisiaj by się nam przydał. Manna. Zwłaszcza tym, którzy zachowują jakąś dietę. Dlatego, że ta manna była bogata w różnego rodzaju minerały,
pierwiastki, miała to, co powinna naprawdę zabierać, aby człowiek był zdrowy i silny. Bóg się o to zatroszczył. I na nic te diety, keto, nie keto, jak zwał, tak zwał. Ludzie dzisiaj się masakrują, odmawiają sobie wszystkiego, nie wiem, stają na głowie, robią wiele różnych rzeczy, próbują takich bądź innych zabiegów, a koniec końców i tak nic z tego nie ma. Może na chwilę, na krótki czas, a potem wracają do tego, z czego tak naprawdę rozpoczęli. No i co się dzieje w tej sytuacji, kochani? Co się dzieje? Kiedy oni wypowiedzieli te słowa, ten pokarm nam już obrzydł. Bóg natychmiast zareagował. Natychmiast. I co zrobił? Spuścił plagę jadowitych węży, które kąsały i które tak naprawdę zabijały. Czy nie jest to dla was niepojęte? Bóg zabijał swój własny lud. O nie, Bóg jest miłością. Na pewno nie pośle nikogo do piekła. Kochani, dopiero kiedy uświadomili sobie, że zgrzeszyli, wtedy przyszli do Mojżesza i powiedzieli: Mojżeszu, módl się do Pana, aby Pan zabrał te jadowite węże, które nas zabijają. I co uczynił Bóg? Odpowiedział na tą modlitwę? Odpowiedział, ale nie tak, jak oni by chcieli. Bo oni liczyli na to, że Bóg w nadnaturalny sposób usunie te węże, które kąsają i które zabijają. Ale Bóg niczego takiego nie uczynił. Bóg znalazł zupełnie inny sposób. Kazał Mojżeszowi sporządzić takiego miedzianego węża, długi pal, i na samym szczycie tego palu był umieszczony ten miedziany wąż. I Bóg powiedział, jeśli ktoś, kto zostanie ukąszony, spojrzy na tego miedzianego węża, natychmiast odzyska zdrowie. I tak w istocie było. Kochani, wszyscy ludzie zasługują na śmierć. Izraelici w tym wypadku zasługiwali na śmierć. Ale Bóg wcale nie usunął groźby śmierci. Nie usunął tych jadowitych węży. I tak jak Mojżesz wywyższył węża, jest napisane, tak sam Jezus Chrystus ma być wywyższony, aby umrzeć na krzyżu. Z powodu grzechu. Nad ludźmi ciąży przekleństwo śmierci. Bóg nie cofnął tego przekleństwa, ale znalazł inne lekarstwo. I tym lekarstwem jest Jezus Chrystus. Jedynym lekarstwem skutecznym, działającym to Jezus Chrystus, Jego odkupieńcza ofiara, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. To jest lekarstwo. On musiał umrzeć na krzyżu, musiała przelać się Jego święta krew. Abyśmy mogli pojednać się z Bogiem. Aby nastąpiło to przebłaganie za wszystkie popełnione przez nas grzechy. Bóg naprawdę jest pełen miłości. Daje rozwiązanie. Nie przymusza żadnego człowieka, żeby tak postąpił. Bóg wychodzi ze swoją ofertą, oferując tym ludziom łaskę. A oni tą łaską gardzą, oni tą łaskę deptają. Oni deptają Syna Bożego i Jego dzieło, uważając je za w ogóle nieważne, nieistotne, bo oni wyznają inny model życia i Bóg do niczego nie jest im potrzebny. Popatrzcie, jakie bezmyślne twierdzenie. Ludzie nie wiedzą, co mówią. Biedni ludzie, którym potrzebna jest Ewangelia. Dlatego Bóg powołał Kościół, powołał ciebie i mnie. Abyśmy byli świadkami Chrystusa Pana. Abyśmy byli tymi, którzy głoszą, którzy zwiastują Jego Ewangelię. Kochani, grzech jest jak jadowity wąż. Wąż, który kąsa. I grzech zabija. A jeśli grzech zabije człowieka, to Bóg go potępi. I będzie miał rację.
Ale Bóg również mówi, nie musisz umierać na wieki. Nie musisz trafić do piekła, kiedy uwierzysz, że Jezus całą winę wziął na siebie. Kiedy w ten sposób pojednasz się ze mną, kiedy oddasz mi swoje życie, nie będziesz już sługą tego świata, sługą diabła. Nie będziesz wykonywał jego woli, ale będziesz wykonywał moją wolę, ponieważ ja umarłem za ciebie. I tak naprawdę jest, że my umieramy wraz z Chrystusem, powstając do nowego życia. Żyjemy życiem zmartwychwstańczym. To, że dzisiaj żyjemy, oznacza, że powstaliśmy z martwych. Jesteśmy jak najbardziej żywi, żywi bardziej niż nam się wydaje, bo mamy już życie wieczne. Bo nawet śmierć, która nastąpi, chyba że wcześniej przyjdzie Pan i zabierze nas w sposób niezwykły. Nawet śmierć nie oddzieli nas od Boga, od Jego miłości. Bo Chrystus stał się naszym Zbawicielem. Stał się treścią naszego życia. Stał się najważniejszą osobą w naszym życiu. Nie ma nikogo ważniejszego. Jeśli miłujesz bardziej swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, nie jesteś mnie godzien. Czy my rozumiemy, na czym polega Boża miłość? Czym ona naprawdę jest? Jaką miłość oferujemy ludziom? O jakim rodzaju miłości my tak naprawdę tym ludziom mówimy? Jakiego Boga im przedstawiamy? Kochani, naprawdę najłatwiej jest zacytować fragment Jana 3,16. Wiecie, że w niektórych Bibliach jest, w niektórych tłumaczeniach jest tak, nie tak jak u nas dzisiaj przeczytaliśmy, przynajmniej w przekładzie, który ja mam, albowiem tak Bóg umiłował świat. W innych przekładach słowo tak jest umieszczone po słowie Bóg i brzmi to tak, albowiem Bóg tak umiłował świat. Czyli to jakby trochę zmienia znaczenie tego fragmentu. To oznacza, że Bóg tak umiłował świat, tak niezwykle, że On tak cię kocha, że po prostu nic ci się nie stanie. Miłość Boża, kochani, to Jezus Chrystus. Bóg objawił tą miłość. Nie jest napisane, że Bóg miłuje ten świat, ale jest napisane, że Bóg tak umiłował ten świat. Umiłował. Czas przeszły. Coś, co wydarzyło się 2000 lat temu i tylko raz. Od 2000 lat nic się nie zmieniło. Bóg oferuje dokładnie ten sam rodzaj miłości. Oferuje swojego Syna. A wszystkie brednie na temat miłości Boga możemy sobie schować między książki, baśnie, bajki. Kochani, jak postrzegamy naprawdę Bożą miłość? Amen. Dziękujemy za Słowo Boże pastorowi. Przed nami ogłoszenia. Ogłoszenia ma Ania. Czy Ania jest gdzieś tutaj w zasięgu? Ania Stępień. Dobrze. Kochani, poczekamy na ogłoszenia. Proszę. Dobrze. Puścimy koszyk na kolektę, dziesięcinę. Dobry Panie, prosimy Cię, aby każda złotówka, każdy grosz, który będzie tutaj wrzucony, był mądrze wydany, był wydany na to, na co sobie Ty, Panie, życzysz, co sobie umyśliłeś, albowiem to nie my dysponujemy sercami ochoczymi, ani tymi pieniędzmi, którymi tu wrzucasz. Amen.
Czytam ogłoszenia. Po nabożeństwie zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto i rozkład jazdy od przyszłego tygodnia. W poniedziałek o 17 spotyka się HWR Racibórz, o 17 grupa Ali Szymlak i o 18 spotyka się HWR Ustroń na Różanej 4. We wtorek grupa Basi Grzegorzewskiej, o 18 szkoła czynienia uczniów Jurek Klimczok? Nie, Paweł Jeleń. Dobra. Środa o 17 HWR Brzeszcze, o 18 nabożeństwo. Są trzy rozważania pod tytułem Wszystko mogę w Chrystusie. Będą je mieli Kornel Smyczek, Zdzisław Pogorzelski i Daniel Procner. Czwartek. Modlitwa, którą poprowadzą Daniel Procner i Ala Szymlak. O 18 spotyka się HWE Jastrzębie Zdrój i Żory. O 18 też HWE Wadowice Gorzeń Dolny 52. W piątek. O 18 młodzieżówka, o 18 grupa pastora, o 20 modlitwa mężczyzn, sprzątanie mam ja i mój mąż. W sobota 20 nabożeństwo, kazaniem podzieli się Damian Smyczek. Niedziela o 10 nabożeństwo, kazaniem podzieli się pastor Andrzej. Kawa, herbata i ciasto przygotowują Damian i Kasia Smyczek, Marcin Kwiatkowski i Kasia Zaklikiewicz. O 16 spotyka się HWE Wilkowice na ulicy Leśnej 4. Zbieramy na nowe lokum, na sprzęt do transmisji. Numer konta jest na tablicy ogłoszeń. I do nabycia są książki pastora Andrzeja, Jurka Klimczoka, Ani Klimczok i płyty Rafała Pisowicza oraz płyta Sielsko-Anielsko. Osoby, które Pan Bóg powołuje do służby, niech nie zwlekają, tylko podejdą z tym tematem do odpowiednich osób. Jest osoba potrzebna do transmisji. Jeżeli ktoś czuje pragnienie i by chciał, to prosimy zgłaszać się do Grzegorza. Rodzina zborowa poszukuje mieszkania dwupokojowego. Do kupna jest miód. Jak coś, to udzielę wszelkich informacji. 28 października odbędzie się konferencja życia w Żorach na ulicy Dolnej Przedmieście 1. Prelegentami będą pastor Andrzej Cyrikas i Bartek Kurylas. 29 października odbędzie się zjazd Acerankowiczów w Raciborzu. Następne będzie 4 listopada w Jeleniej Górze. Męski wyjazd odbędzie się 17-18 listopada do miejscowości Rajcza, Nic, Kulina, dom pod Wilczym Groniem. Jeżeli chodzi o rozliczenie, będziemy zbierać na miejscu pieniążki. Zaczyna się w piątek około 16, zaplanowane zakończenie około godziny 15 w sobotę. Kartka wisi na tablicy ogłoszeń. I ostatnie ogłoszenie. Ciocia Alinka prosi, żeby te dzieci, które nie zrealizowały bonu w księgarni, zrobiły to do końca października. Dziękuję. Ja mam ogłoszenie w związku z konferencją w Żorach i spotkaniem w Raciborzu. Jeżeli ktoś chce pojechać do Żor, nie ma możliwości, to jest u mnie jedno wolne miejsce i to samo jest, jeśli chodzi o Racibórz. Z tym, że jeżeli chodzi o Żory, no to musimy wyjechać mniej więcej koło godziny 9. Później już nie bardzo mogę, więc proszę się do mnie zgłosić. Jeśli chodzi o Racibórz, no to wyjeżdżamy w granicach godziny tej 14-14.30 najpóźniej. To tak na styk dojedziemy. I też nie mogę jechać później, bo tam o 16 zaczynamy. I co? A witam serdecznie. Miło was zobaczyć. Już prawie, że u siebie. Brat i siostra kupili sobie dom pod Żywcem, więc już prawie, że u nas są. W listopadzie, ja jeszcze podam informację w przyszłym tygodniu, mamy konferencję u nas tutaj w zborze z Piotrem Olszewskim. Niektórzy go pamiętają sprzed 15 lat, bo tyle lat było temu u nas. Konferencja będzie na temat wypełniających się proroctw pośród Izraelitów.
A ja wiem, że są tacy, co twierdzą, że nie ma już Żydów na świecie. A niektórzy nawet twierdzą, że to Polacy są Żydami. Można zwariować od tego. Ale nie przejmujcie się, bądźmy normalni. Konferencja zacznie się w sobotę i w niedzielę mamy jego kazanie. Ja jeszcze dokładnie sprawdzę, jaka to jest data, bo w tej chwili nie pamiętam. I jeżeli ktoś jest zainteresowany spoza nas tutaj, to bym bardzo prosił o zgłoszenie, dlatego że no może się okazać, że będzie za mało miejsc i po prostu będzie trzeba szlaban postawić. Mam też prośbę. Jak ktoś ma w domu taśmę, taką biało-czerwoną, ma ktoś w domu taką taśmę? Taką taśmę, którą ktoś stawia, żeby nie wolno było przejść. A czyli ją kupisz. I oświadczam, że od przyszłego tygodnia na tych tam meblach, na kanapach będzie taśma z napisem zakaz siadania w czasie nabożeństwa. Za zerwanie taśmy będzie areszt. Pójdzie ten ktoś do piwnicy, będzie tam siedział w ciemności. Albo nie, sprzątanie jest przywilejem. To jest przywilej. Proszę? Czego? Piwnicy. A to tutaj będziemy zamykać, żeby było jasne. To tutaj pod kaplicą jest taka piwnica, tam będziemy zamykać. Tam może sobie sprzątać, ile chce. Chyba to byłoby wszystko, co jest do powiedzenia z mojej strony. Także prosimy o zakończenie. Kawa, herbata, rozmówki. A jeśli ktoś jest zainteresowany moją nową książką, to zapraszam do tej mojej tam kanciapy. Tak? Dobrze. To Marcin jeszcze prosi, żeby po zakończeniu chwilę zostać, bo ma coś do ogłoszenia. Kochani, dobiega końca. Powstajmy, aby podziękować naszemu Bogu. Zaprawdę zjedliśmy obfity posiłek Słowa Bożego w dniu dzisiejszym. Dobry Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który przyznaje się do tego zgromadzenia, bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że żywy Bóg nas tutaj doświadcza. Panie, dziękujemy Ci za to, za każde słowo, które tutaj dzisiaj padło. Z naszego punktu widzenia, Panie, jest to do przetrawienia na dłuższy okres czasu, ale dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem pełen łaski, który wciąż gromadzi swoje dzieci i jestem przekonany, że każdy dzisiaj z nas stąd wyjdzie, bo coś go tutaj dzisiaj dotkło. Dobry Ojcze, pobłogosław nam w nadchodzącym tygodniu we wszelkich naszych obowiązkach. Tobie niech będzie chwała. Amen. Jezu, Ty zmieniłeś mnie. Jezu, Ty zbawiłeś mnie. Jezu, uzdrowiłeś mnie. Jezu, uwolniłeś mnie. Jezu, Ty zmieniłeś mnie. Jezu, Ty zbawiłeś mnie. Jezu, uzdrowiłeś mnie. Jezu, uwolniłeś mnie. Panie, chcę wywyższać święte imię Twe. Królu mój, do końca mych dni, do końca mych dni, Ty przy mnie stój. Jezu, Ty Jezu, Ty zbawiłeś mnie. Jezu, uzdrowiłeś mnie. Jezu, uwolniłeś mnie.
mnie stój. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.